Dzień dobry Państwu. Kłania się Jarek Spacerolog Praski, czyli Jarek Kaczorowski z ekipy przewodnickiej Praska Ferajna. Dzisiaj wybierzemy się na Nową Pragę. Niektórzy myślą, że Nowa Praga to jakieś PRL-owskie bloki, ale proszę Państwa, jest to najlepiej zachowana dzielnica Warszawy międzywojennej. Znajdujemy się w sercu tej dzielnicy, na rogu ulicy Strzeleckiej i Środkowej. W tle widzą Państwo remontowany właśnie tak zwany pałacyk Konopackiego. Tak naprawdę jest to kamieniczka zbudowana w latach 60. wieku XIX. Kamieniczka, w której mieszkał założyciel Nowej Pragi, Ksawery Konopacki. Założył on po prostu w pobliżu dworca petersburskiego osiedle na wykupionych z terenu Targówka gruntach. Wytyczył kilkanaście ulic i sprzedawał działki, na których chętnie osiedlali się kolejarze bądź budowali domy inwestorzy. Ksawery Konopacki zmarł w latach 80. XIX wieku, a 10 lat później Nowa Praga, bo tak nazwano to osiedle, została włączona do Warszawy. Natomiast nazwa została utrzymana i do dziś nazywa się ją Nową Pragą. Jest tutaj bardzo duży zespół budownictwa z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat międzywojennych. Budownictwa nie tylko eklektycznego, ale także budownictwa modernistycznego. Zdarzają się dziury w zabudowie, ale nie z powodu zniszczeń wojennych. Najczęściej to po prostu skutki rozbiórek, ponieważ na Nowej Pradze było także dużo budynków drewnianych, tak zwanych drewnianych kamienic, ponieważ naśladowały one swoim wyglądem budynki zbudowane z cegły. Budynki drewnianych kamienic rozbierano w latach 60., 70. i najczęściej nic w tym miejscu nie pobudowano. Ale teraz te plomby zaczynają wypełniać puste miejsca i Nowa Praga zaczyna się zabudowywać, co zresztą słychać w tle bez przerwy jakieś wiercenia i odgłosy toczących się remontów oraz budów. Drewniany budynek w trakcie remontu, który widzą Państwo za moimi plecami, to budynek, który powstał przed I wojną światową. Mieścił się tutaj oddział zwany Ogniskiem, oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Towarzystwo mieściło się przy ulicy Starej, a właściwie mieści się do tej pory na Nowym Mieście, a zajmowało się dziećmi z rodzin z marginesu społecznego, młodymi chłopcami. Kierownikiem tego ogniska został Kazimierz Lisiecki, jeden z najwybitniejszych pedagogów w historii Polski oraz jeden z najważniejszych obywateli Warszawy. W konkursie na najważniejszego warszawiaka w historii miasta zajął on wysokie 5. miejsce. Kierował ogniskiem bardzo długo, zmarł w roku 1974. Nawet w okresie stalinowskim władze bały się go z tego stanowiska ruszyć, a on dokonał rzeczy, które nie udało się nikomu. Przyjął do pracy osobę, która była z każdej pracy nie tyle wyrzucana, co po prostu uniemożliwiano jej podjęcie tej pracy. To była wdowa po zamordowanym z wyroku PRL-owskiego sądu rotmistrzu Pileckim. I dziadek Lisiecki odważył się ją zatrudnić. Miejsce to było bardzo ważne dla dzieci, które mogły tutaj odrabiać spokojnie lekcje, mogły zająć się czymś, a nawet awaryjnie przenocować, ponieważ było tutaj kilka łóżek. Całe pokolenia dorosłych już w tej chwili, a czasami starszych ludzi wspominają właśnie ten mały drewniaczek. Natomiast interesujące jest także jego sąsiedztwo, ponieważ domek drewniany, w którym mieści się ognisko, ma pewne cechy architektury rosyjskiej i nie budziłby zdziwienia, gdyby stał na przykład na przedmieściach Władywostoku. A obok jest kamienica z 1914 roku, zbudowana przez pana Baranowskiego, która nie budziłaby zdziwienia, gdyby postawić ją w centrum Paryża, oczywiście wcześniej trochę wyremontowawszy. Znajdujemy się na ulicy 11 listopada. Tę nazwę nadano w dwudziestoleciu międzywojennym. Wcześniej ulica nazywała się Esplanadowa. Esplanadowa od esplanady ostrzału fortu, który znajdował się mniej więcej tam, gdzie przyczółki Mostu Gdańskiego. Zresztą jego pozostałości istnieją. Jest to fort Jasińskiego, Rosjanie nazywali go fortem Śliwickiego. Jeżeli spojrzymy na ulicę 11 listopada, to ma ona kształt łuku i wewnątrz nie można było nic budować, ponieważ właśnie było to pole ostrzału, a Nowa Praga powstała na zewnątrz.
Dlatego jedna z tych stron ulicy jest niezabudowana, druga natomiast zabudowę uzyskała dopiero wtedy, kiedy zlikwidowano esplanadę w latach 70. XIX wieku. Ale ponieważ były to rosyjskie tereny wojskowe, to budowano tam głównie koszary. Widzimy taki czerwony budynek, bo takich budynków było bardzo dużo. Część z nich wysadzili wycofujący się Niemcy w roku 1944, ale sporo ich jeszcze zostało. Stacjonowały tutaj dwa pułki piechoty, 186 i 189, biłgorajski i węgrowski, ale najbardziej pamiętany jest oddział kozaków. Był to drugi orenburski pułk kozaków, a ponieważ Orenburg jest blisko Kazachstanu, to wielu z żołnierzy tego pułku było muzułmanami. Specjalnie Rosjanie ściągali tutaj oddziały o zupełnie innej kulturze, żeby nie miały jakichś wyrzutów sumienia, kiedy trzeba było tłumić jakieś demonstracje robione przez Polaków. I skutek obecności oddziałów rosyjskich możemy obserwować na cegłach tych koszar, ponieważ nudzący się wartownicy często wydrapywali bagnetem swoje imiona, nazwiska, daty, numery oddziałów. Najczęściej są to napisy po rosyjsku, ale ponieważ w orenburskim pułku kozaków byli też muzułmanie, możemy też znaleźć jeden napis po arabsku. To jest po prostu data w kalendarzu mahometańskim oraz imię tego żołnierza, który się podpisał. Budynek, który Państwo za mną widzą, to jest budynek Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Była to instytucja polskiego wojska międzywojniu, która zajmowała się zapewnieniem mieszkań służbowych dla zawodowych żołnierzy, to znaczy oficerów i podoficerów. Budynek został zaprojektowany przez Pawła Wędziagolskiego, architekta zmarłego młodo, ale bardzo wybitnego. Ma ona cechy polskiego renesansu z południa kraju. Dosyć dziwnie wygląda, ponieważ jest niesymetryczna, ale planowano zbudowanie drugiego takiego budynku w lustrzanym odbiciu oraz trzeciego, który dopełniał z tyłu kompozycję. Budynki powstały na terenie dawnych rosyjskich koszar, które również zostały przejęte przez Wojsko Polskie w okresie międzywojennym, a nawet rozbudowane. Budynek, który Państwo widzą, to dawna trzecia warszawska piekarnia mechaniczna, która była własnością dwóch osób, Marcelego Wiechowicza, podstarszego cechu piekarzy, a także senatora II Rzeczpospolitej oraz pana Morawskiego. Powstała na początku XX wieku. Jej właściciele byli wielkimi przedsiębiorcami. Piekarnia nie wygląda na dużą, ale wtedy piekarnie były mniejsze i było już dużo więcej. Natomiast dzisiejszych współczesnych piekarniczych kombinatów jest po prostu mniej, mają one większą wydajność. Budynek przez wiele lat służył właśnie jako piekarnia, natomiast kilka lat temu zaprzestano tutaj produkcji i w tej chwili czeka na nowego gospodarza. Za mną widzą Państwo wielkie ceglane budynki fabryczne. To fabryka, która powstała na przełomie XIX i XX wieku jako zakłady chemiczne Praga, produkujące kwas siarkowy, ale także wosk do podłóg, wosk szewski. W okresie międzywojennym stała się częścią wielkiego koncernu międzynarodowego produkującego mydło jeleń. Ten koncern nazywał się Schicht i chociaż był własnością niemiecką, to centralę miał w Czechosłowacji. Oprócz mydła z jeleniem produkowano tutaj proszek do czyszczenia win, słynny proszek Radion, proszek do prania. W okresie powojennym zakłady zostały upaństwowione i po jakimś czasie przyjęły nazwę Pollena Uroda. Produkowano tutaj słynną wodę po goleniu wars. Panie mogą pamiętać krem Śnieg Tatrzański oraz perfumy Być Może. Budynki fabryczne zostały przekształcone w centrum handlowe. Przebudowa trwa. Część z nich wyburzono, te najstarsze, te najmłodsze z okresu PRL-u, a zamiast nich postawiono budynki mieszkalne i powstanie tutaj takie postindustrialne osiedle. Nowa Praga jest dzielnicą kontrastów. Oprócz wielkich, wspaniałych kamienic, ogromnych fabryk, ma również miejsca kameralne. Budynek, który Państwo widzą, to budynek należący do rodziny Lineburg, która była właścicielami także kilku kamienic, ale ten mały budyneczek mający postać willi jest chyba najciekawszym, co tutaj się zachowało. Stoi cofnięty od ulicy, w ogrodzie ogród był kiedyś większy, ale w okresie PRL-u większość jego przeznaczono na tereny szkolne. Budynek, który Państwo za mną widzą,
Należał w okresie międzywojennym do koncernu Schicht, produkującego mydło jeleń, a w okresie powojennym do zakładów Pollena. Natomiast początki jego są zupełnie inne. Powstał na początku XX wieku jako fragment dużego międzynarodowego koncernu austriacko-niemieckiego, koncernu bracia Brunner, Schneider i Wittmar, produkującego lampy naftowe, potem gazowe oraz różnego rodzaju piecyki, kuchenki i inny osprzęt, a także manierki dla rosyjskiego wojska. W okresie po I wojnie światowej fabryka przestała wytwarzać ten asortyment i zaczęto tutaj produkcję amunicji. Przez 6 lat działała tutaj wytwórnia amunicji karabinowej, pierwsza w odrodzonym państwie polskim fabryka produkująca amunicję strzelecką. Sąsiedni budynek był również związany z fabryką braci Brunner, Schneidera i Dietmara, ponieważ powstał jako miejsce, w którym mieszkała wyższa kadra tych zakładów. I zbudował go jeden ze współwłaścicieli, pan Gurewicz, który potem w fabryce, w której był członkiem zarządu, ten budynek odsprzedał. Teren, na którym się znajdujemy, leżący między ulicami Stalową, Szwedzką, Aleją Solidarności, w 1879 roku stał się terenem przemysłowym. Otwarto tutaj warszawską stalownię. Był to polski zakład produkujący wyposażenie dla kolei rosyjskich. Zaspokajał on około 22% zapotrzebowania całej Rosji. Sprowadzano stąd tutaj żelazo z Anglii, a węgiel z Zagłębia Dąbrowskiego i ze Śląska i wyrabiano szyny oraz inne elementy. Zakład był bardzo sprawny i konkurował z firmami rosyjskimi. Rosjanie zorientowali się, zaczęli manipulować cłami i z dnia na dzień zakład zaczął przynosić straty. Właściciele postanowili przenieść go po prostu za granicę celną do miejscowości Kamieńskoje, obecnie Kamieńskie na Ukrainie, takiego miasteczka, które w okresie komunizmu nazywało się Dnieprodzierżyńsk. I zakład ten, który tylko 10 lat działał tutaj na Nowej Pradze, istnieje do tej pory tam właśnie nad Dnieprem. Po przeniesieniu stąd zakładu umieszczono na jego terenie rosyjskie zakłady artyleryjskie, a po roku 1918 Wojsko Polskie umieściło tutaj tak zwaną zbrojownię numer 2, zakłady remontujące broń strzelecką, ale także dokonujące eksperymentów z nową bronią. Między innymi testowano tutaj słynny przeciwpancerny karabinek UR. Testy dokonywane były w podziemiach tak, aby nikt nie wykrył, że taka nowa broń jest produkowana. Kiedy z terenu tego wyprowadziła się stalownia, został on przejęty przez rosyjskie warsztaty artyleryjskie. Przedtem mieściły się przy ulicy Długiej w dawnym klasztorze sióstr Brygidek, ale w roku 1884 Rosjanie postanowili zamienić Warszawę w twierdzę i otoczyli ją pierścieniem 30 kilku fortów. W każdym z tych fortów było około setki dział. Trzeba je było naprawiać, dlatego warsztaty w klasztorze sióstr Brygidek były po prostu zbyt szczupłe i przeniesiono je na teren byłej stalowni, oczywiście znacznie je powiększając. Śladem z tego okresu jest budynek, który Państwo widzą, ogrodzenie, typowe ogrodzenie rosyjskich terenów wojskowych oraz dwie skrzyżowane armaty, które widzą Państwo w szczytowej partii budynku. Neogotycki budynek, który Państwo widzą, powstał na przełomie XIX i XX wieku. Zaprojektowali go Władysław Kozłowski i Apoloniusz Niniewski, a jest to dom ufundowany przez małżeństwo Mańkowskich z miejscowości Moja na Ukrainie. Postanowili oni wybudować dom, w którym młodzi chłopcy mogli uzyskać nie tylko wykształcenie teoretyczne, czyli po prostu skończyć szkołę, ale przede wszystkim uzyskać umiejętności praktyczne. Na przykład stolarstwo, introligatorstwo to były te rzemiosła, których ich tutaj uczono. Oczywiście oprócz sal lekcyjnych były warsztaty, były tutaj kuchnia, ambulatorium, było też mieszkanie dla osoby zarządzającej. W okresie międzywojennym przejęte to zostało już przez Kościół rzymskokatolicki, który co prawda od samego początku prowadził ten ośrodek dla chłopców, ale w okresie międzywojennym stał to się ośrodek zamknięty. Obecnie mieści się tutaj parafia,
a sąsiedni budynek, który swego czasu był kościołem, został przez władze parafii zamieniony po prostu na biura. Na Nowej Pradze mamy także przykłady budownictwa socrealistycznego. Mało znanym obiektem jest przedszkole, które znajduje się przy ulicy Równej. Ma ona pewne cechy tego stylu, niezbyt bogate, ale jednak wyróżnia się swoją stylistyką od reszty otaczającej je zabudowy. Budynek na rogu ulicy Stalowej i Czynszowej, który Państwo widzą, powstał tuż przed I wojną światową jako fragment większej inwestycji dwóch przedsiębiorców, Pachulskiego i Domańskiego. Na wielkiej działce postanowili oni stworzyć coś w rodzaju osiedla atrialnego, to znaczy zabudować brzegi działki, a wewnątrz zostawić pustą przestrzeń, nie budować tam żadnych oficyn, mieszkań, tylko po prostu zostawić miejsce na wielki bazar. I ten bazar był jednym z dwóch najważniejszych bazarów na Pradze, zwany był także Nowym Bazarem i żywił wszystkich mieszkańców tych okolic, którzy zaopatrywali się tutaj nie tylko w artykuły żywnościowe, ale także przemysłowe. Same budynki natomiast mają formę wczesnomodernistycznego budownictwa społecznego, wzorowane są na berlińskich domach z początku XX wieku, ale to tylko pozór. Wewnątrz to są po prostu tanie, niskiej jakości mieszkania, jedynie elewacje są dosyć atrakcyjne. Ten szary słup, który widzą Państwo za mną, to nie jest słup ogłoszeniowy. To jest tak zwany transformator kioskowy. Kioskowy, ponieważ przypominał on kioski z przełomu XIX i XX wieku, ale żadnego kioskarza w środku nie było. W środku jest po prostu transformator. Kiedy budowano elektrownię warszawską, otwartą w roku 1904 roku, prąd między dzielnicami był przesyłany pod napięciem 5000 V. Natomiast do odbioru w mieszkaniach transformowano ten prąd do niższego napięcia. Takich transformatorów w pewnym momencie w Warszawie było 1800. Były też transformatory podziemne, pod chodnikami, były transformatory w piwnicach. Zaczęto je demontować w okresie PRL-u i w latach 90. sieć ta zakończyła pracę. Zostały nam 4 takie transformatory na terenie miasta, a jeden z nich mamy na Nowej Pradze, na rogu ulicy Konopackiej i 11 listopada. Znajdujemy się w jednej z licznych galerii na Nowej Pradze. Nowa Praga jest ośrodkiem sztuki, nie tylko sztuki ulicy, ale także sztuki, którą możemy zobaczyć w galerii takiej jak Pragaleria. Z nami jest dyrektor artystyczny tej galerii, Marcin Krajewski. Witam. W tej chwili jesteśmy w bardzo szczególnym momencie u nas w galerii, ponieważ właśnie trwają prace nad wystawą przed aukcją 7. aukcji malarstwa i designu, w której prezentujemy doskonałe przykłady współczesnego malarstwa oraz prawdziwe perły klasyki designu. To jedna z bardzo wielu naszych aukcji. Zachęcamy, żeby zapoznać się z naszą ofertą aukcyjną. W normalnych czasach bardzo serdecznie zapraszamy na licytacje tu do nas. W tej chwili głównie elektronicznie, między innymi za pomocą portalu onebit.pl, ale bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu, bo możliwości licytacji jest bardzo wiele. Ja da ba ba da bam ba bam ba.